Zamrożone wydatki. Mówi się, czas to pieniądz, ale pamiętajmy, że pośpiech jest złym doradcą. Dotyczy to też wydawania pieniędzy. Esterę często dopada nagła chęć, żeby poszastać kasą. Wyłącza jej się mózg, włącza tryb zakupowo-wyprzedażowy i potrafi wtedy za jednym zamachem wydać w butikach nawet 1000 zł na ciuchy, buty czy torebki. Sama mówi, że musi odstresować się po pracy, bo jest komornikiem sądowym. Na co dzień użera się z okropnymi dłużnikami, a do tego jej szef to wredny typ. Halo? O, znowu dzwoni. Upierdliwiec. No? Esterze dobrze się wiecie, a do tego ma kilka kart kredytowych i to z dużym limitem. Jednak w imię rozsądku postanowiła przestać ulegać pokusom zakupów. Woli szukać innych sposobów na rozładowanie stresu. I tak jakiś czas temu udało jej się wymyślić patent na kasę i oszczędzić. Znalazła sposób na to, żeby zapanować nad sobą, kiedy chce kupić kolejny ciuch. Zamroziła wszystkie karty kredytowe. Wystarczyło, że włożyła je do szklanek z wodą i zostawiła w zamrażarce. Kiedy nachodzi ją chęć na zakupy, ma czas, żeby ochłonąć, przemyśleć, czy aby na pewno potrzebuje 30 pary butów albo 28 torebki. Słowem, ma czas na to, żeby do sprawy podejść na zimno. Zanim lód się rozmrozi, Estera już zajmuje się czymś innym i nie myśli o zakupach. Nie rozbije też przecież szklanki, żeby wydobyć kartę, bo to przecież marnotrawstwo. A jak metodę Estery ocenia psychoterapeutka, która na co dzień leczy zakupocholiczki? No, doskonały patent, żeby się pośmiać i opowiadać o tym na imprezie. Natomiast nie jest to dobry patent, żeby nie wydawać pieniędzy. Najlepszą rzeczą dla Estery teraz byłoby to zabrać nożyczki, pociąć kartę na 5 części, popatrzeć na nią, uśmiechnąć się i powiedzieć: rozpoczynam nowy etap życia. Ale jeżeli Estera nawet to zrobi, ale będzie dalej nadmiarowo wydawała pieniądze, no to warto, żeby udała się do specjalisty, będzie mogła pracować nad swoim kompulsywnym wydawaniem pieniędzy. Na razie sposób z mrożeniem kart jeszcze działa. Na spontaniczne zakupy Estera wydawała kiedyś nawet 4000 miesięcznie. Dzięki jej patentowi te pieniądze zostają u niej na koncie. I tak niemożliwe stało się możliwym. Przez to, że karty Estery są na minusie, ona sama jest na plusie. Bingo!